finał. Za nami ostatnie regaty z cyklu żeglarskiego Grand Prix Mrągowa. Finałową imprezę, tak jak przed rokiem, wygrała załoga Dariusza Bałdygi. Zwycięzcy nie kryli radości z wygranej i podkreślali, że zdobycie tytułu nie było łatwe. Walka była zacięta do końca. W zasadzie wygraliśmy na remisie. A uczucie jest fajne. No. Tym bardziej, że już w finale ścigamy się z zawodnikami, którzy potrafią żeglować. Ja bym tylko chciałem też dodać, że bez mojej załogi bym tego nie powtórzył. To nie ulega wątpliwości. Także tutaj z tego miejsca chcę podziękować też załodze, Darkowi, Emilowi, za to, że wnieśli duży wkład w to zwycięstwo. Decydujący, powiedziałbym. To jeszcze kilka słów o konkurencji. W tym roku bardzo dużo załóg. Jeśli możemy powiedzieć, jaki był poziom tych zawodów? Myślę, że jest to bardzo wysoki poziom. Z roku na rok jest coraz wyższy poziom. Jest coraz lepszy sprzęt. Przyjeżdżają zawodnicy z okolic i nie tylko, bo i z tego, co słyszałem, i z Warszawy, i z różnych innych województw. Także myślę, że rozwija się impreza i impreza na pewno będzie coraz bardziej się rozwijała z racji tego, widzimy i słyszymy. Mamy piękną organizację, także to tylko przyjeżdżać na takie imprezy i na takie regaty. Przypomnijmy, że w ramach żeglarskiego Grand Prix Mrągowa odbyło się 5 regat eliminacyjnych. Do finału zakwalifikowało się 8 załóg, które rywalizowały ze sobą na monotypowych łódkach Delfia. Wyścigi były troszeczkę rozbudowanej formule, ponieważ zależało nam, aby były jak najbardziej miarodajne. W związku z tym zaproponowaliśmy dodatkowo tak zwaną formułę przesiadkową, czyli mimo tego, że były takie same łodzie firmy Delfia 24 One Design, modele wyczynowe, mimo że były jednakowe, to jeszcze zaproponowaliśmy i zostało to przyjęte, formułę przesiadkową, czyli każda załoga płynęła na innej łódce za każdym razem, żeby wyrównać szanse zawodników. Cały cykl regat cieszył się sporym zainteresowaniem wśród żeglarzy, którzy chwalili organizację i zaangażowanie organizatorów. Przede wszystkim była świetna pogoda dla żeglarzy. Na jeziorze nie było szkwału oczywiście, ale był wiaterek taki, jak żeglarzom jest potrzebny. Również dlatego, że dużo załóg, jednak ponad 20 załóg, to jest jak na nasze warunki, to tylko my się możemy tutaj gdzieś w regionie Wielkich Jezior pochwalić taką ilością, proszę wierzyć, na podobnych zawodach czy regatach. Okazuje się, że mamy na jeziorze około 30 łódek, które są w stanie się zmobilizować i wystartować. Finał, wiatr, słońce, rozegrane wszystkie wyścigi, zacięta walka do końca, zwycięstwa na remisie, aby więcej łódek i kolejne edycje przed nami w kolejnych latach. Na koniec żeglarskiego Grand Prix Mrągowa odbył się koncert w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Na scenie utwory szantowe zagrał Roman Roczeń, a o dyskotekowy klimat zadbał zespół Max Dance oraz DJ-e. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami imprezy byli Miasto Mrągowo, Civic Holiday oraz Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos. Ale wiatr,